Cześć. W dzisiejszym odcinku będę mieć taką akcję jak przełożenie tego, co jest w tej obudowie, do tej obudowy. Nowa budowa to jest Endorfi Signum 300 Solid. Ja jej nie wybierałem, po prostu mam przełożyć to, co się znajduje tutaj, tutaj i idzie to do kogoś tam. Dodatkowo mam dołożyć dysk NVMe 1 TB, ponieważ tutaj są dyski SSD, jest też dysk NVMe, ale dysk NVMe tutaj jest tylko na system, przynajmniej takie ma przeznaczenie. Co w tej obudowie jest? No może zacznę w ogóle, co to za obudowa jest. Jak widzicie, no dosyć taka solidna, duża. Jest to Chieftec. Nie pamiętam oznaczenia, no ale jak znajdę, to wam wkleję gdzieś. W każdym razie obudowa już dość stara, duża, pojemna. Dużo się w niej zmieści, względnie. I jeżeli chodzi o parametry, to wkleję wam dokładnie gdzieś jeszcze na filmiku, ale jak pamiętam, jest tutaj Ryzen 5 3600, 32 GB RAM, HyperX, czyli Kingstony. Jest to płyta Asus TUF Gaming X570 Plus bodajże. No i karta graficzna to jest GTX 1660 Ti Gigabyte, tak jak tutaj widać. No i ten sprzęcik muszę przełożyć z tej obudowy tutaj. Zasilacz to jest Silentium Supreme FM2 Gold 750 W. Także wszystko tutaj w porządku działa, nie ma z tym żadnych problemów, wszystko działa super. Najważniejsze to jest to wszystko zdemontować stąd i zamontować tutaj. Dodatkowo mam jeszcze pastę na procesor, gdyby była potrzeba wymiany, aczkolwiek pamiętam, że tu była stosunkowo niedawno wymieniana ta pasta, więc raczej nie będzie takiej potrzeby. Także biorę się do dzieła. Tą obudowę wybrał ktoś inny, ja jej nie wybierałem, tak ktoś sobie po prostu wybrał, więc na niej to wszystko muszę zmieścić. Także w tym odcinku będzie taka akcja. Postaram się to szybko nagrać, żeby tutaj nie przedłużać. Co do kolejności, to tak myślę, że najpierw odkręcę radiator, wyjmę procesor, wezmę pastę termoprzewodzącą, położę na gniazdo, czyli zaaplikuję pastę termoprzewodzącą na gniazdo procesora, zamontuję procesor, położę pastę termoprzewodzącą na procesor i wtedy zamontuję radiator. I myślę, że to będzie dobra kolejność. Następnie odkręcę całą płytę główną i wyrwę płytę główną, tak żeby nie tutaj ta karta graficzna była w gnieździe, w płycie głównej, to wszystko po prostu tak wyciągnę. To jest podniesiona klapka, podnoszona klapka, także beznarzędziowo powinna karta graficzna wyskoczyć z tej obudowy. Tak będzie profesjonalnie, tak sądzę. A tak serio, to biorę się do roboty, za chwilę to powykręcam, ale najpierw wypakuję nową obudowę, żeby miał to gdzie przekładać jeszcze i zobaczyć, czy ta obudowa jest cała, nie jest nigdzie powgniatana, może gdzieś tam po transporcie, czy się jej nic nie stało, czy jest cała, i biorę się wtedy do pracy, żeby to wszystko jakoś w miarę szybko poszło, sprawnie. Budowa jest dosyć leciutka, jest naprawdę taka kompaktowa, fajna, lekka. Tutaj widzę, ta siatka jest z taką taśmą magnetyczną, także też przyjemnie, fajnie. Czyli ta siatka przeciwkurzowa będzie łatwa raczej do czyszczenia. Znaczy łatwa do demontażu, bo też do czyszczenia będzie łatwa, to jest już inny temat. Natomiast blachy, no w porównaniu do Chieftec'a, to takie, nie chciałbym wam skłamać, ale chyba sama ta boczna ścianka Chieftec'a tutaj, co ją zdemontowałem, waży wnet tyle, co chyba połowa tej obudowy całej. Chyba nawet więcej niż połowa. Także no tutaj te blachy wszystkie to takie bardzo cienkie. Ale to nic, obudowa będzie to złożone, to nikt tym rzucać nie będzie, nikt z tego strzelać nie będzie. Tu mamy wentylator w zestawie, który służyć będzie do chłodzenia, wyciągania tego gorącego powietrza. Ok, wszystko mam właściwie z grubsza zdemontowane. Jest karta graficzna, jest płyta główna z całością. No i tu został mi jeszcze do wykręcenia zasilacz. Fajny jest patent z tego typu tutaj w tej obudowie, mimo że już jest stara, że ma beznarzędziowy praktycznie, beznarzędziową instalację właściwie tutaj tego, co jest
wszystkich kart i tak dalej. Co prawda można przykręcić tu śrubki, no ale mamy też takie dociski, też to dodatkowo trzyma. Nie trzeba z tym jakoś się szarpać. Jeszcze wykręcę zasilacz tylko i z tej obudowy to jest wszystko, co mam do zabrania. Tutaj jak widzicie mamy cztery dyski, czyli raz, dwa i tu dwa, czyli cztery. No i te cztery dyski SSD zostawiam w tej obudowie, bo te dyski SSD idą gdzie indziej. Natomiast ja teraz muszę przełożyć to wszystko tutaj. Mam zdemontowany już zasilacz. Jak widzicie, jest to Silentium PC Supremo FM2 Gold 750W 80 Plus Gold. No także zasilacz nie najgorszy raczej. No i teraz muszę to wszystko tutaj zamontować, także lecę dalej z tematem. Nic skomplikowanego, jak widzicie, wykręcić jedno, przymocować w drugiej obudowie. Także myślę, że jeszcze chwila czasu i będę mieć to zrobione. No i jeszcze muszę poprzykręcać dodatkowe te mocowania płyty głównej, ponieważ tutaj są zamocowane, ale na płytę micro ATX raczej, a płyta ATX-owa jest troszeczkę dłuższa. Także muszę tu dokręcić te trzy mocowania płyty głównej, ponieważ ta płyta ATX-owa, ona się kończy tu. Jest na całej szerokości praktycznie. Płytę główną mam już osadzoną, muszę ją przykręcić, bo jeszcze nie jest przykręcona. Natomiast z tej strony już jest też maskownica, której nie było w tamtej obudowie. No, ale mam pudełko od płyty głównej, także tutaj znalazła się ta maskownica. No i to jest pudełko dokładnie od tej płyty głównej, także elegancko. No i teraz muszę przykręcić płytę główną śrubkami do obudowy. Ta obudowa jest mniejsza niż ta moja w moim nowym komputerze, no ale ktoś tak sobie wybrał, taka mu się spodobała. No i okej, to mam, płyta główna jest przykręcona, wszystkie śrubki są na swoich miejscach, teraz zostaje mi podłączenie przewodów zasilających i do płyty głównej, do panelu przedniego i wtedy na końcu zamontuję kartę graficzną, bo będę musiał też wyłamać tutaj odpowiednio śledzie, żeby ta karta graficzna się zmieściła, bo no, ta obudowa ma takie rozwiązanie, że te śledzie są do wyłamywania, natomiast producent dał między innymi dwa śledzie jako zaślepki, gdybyśmy wyłamali za dużo albo coś zdemontowali, to możemy wtedy przykręcić śledzia, żeby zakryć ten otwór. No ale teraz kabelkologia. Ok, tak, tu też mam popodłączone praktycznie wszystko, jak widać tam kabelki, tu chłodzenie, zasilanie, panel przedni USB 3.0, tutaj przyciski, wszystkie. Teraz muszę podłączyć w tym miejscu dysk NVMe. Także zanim kartę graficzną wkręcę, to sobie podłączę tutaj dysk. Także nawet gdybym zamontował tutaj już teraz kartę graficzną, to widzicie, dysk NVMe jest możliwy wmontować. Ale skoro nie mam tego jeszcze zrobionego, no to najpierw wkręcę sobie dysk. No i to w zasadzie tyle. Z tyłu to wygląda w ten sposób. Parę minut i proszę, poukładane kabelki. Tutaj idzie ta wiązka z większą ilością kabelków. Tutaj idzie kabelek od CPU dodatkowy. Tutaj jeszcze idzie kabelek od HD Audio, czyli frontowego panelu audio. Natomiast tutaj już idą te wszystkie przewody do zasilania płyty głównej. To tam jeszcze wychodzi do karty graficznej przewód. No i te wszystkie drobne tutaj kabelki, które idą do panelu przedniego, też wychodzą tu pod spodem. Tak to wszystko poupinałem tutaj, żeby się nic nie walało. Wygląda to ok. I ok. Dysk przykręcony. Zamontowany. Radiator przykręcony. O, tutaj już otworzę. O.
No i teraz tak patrzę, czy ten kabel dobrze przyciągnąłem. Pierwszy mój pomysł to był taki, żeby ten kabel przyciągnąć tędy. Ale go dałem na dole, no ale widzę, że jednak lepiej będzie go puścić tamtędy. No i okej, zdecydowałem, że ten kabelek jednak dam tędy. Czyli tędy przejdzie dołem. Tutaj elegancko i się wydaje mi, że to jest najbardziej kompromisowe rozwiązanie, bo nie zasłaniam portów SATA. Można wszystko podłączyć, także te porty SATA są wolne, nic ich nie zasłania. Te porty SATA także są wolne, nic ich nie zasłania. Kabelek dosyć ładnie idzie tędy. Tutaj do dołu to wyglądało jeszcze gorzej, bo tu tak wystawał kabel. No ale stwierdziłem, że zamiast tędy, czy tam tędy gdzieś tutaj, jak dam go w ten sposób, tak jak jest teraz, to będzie ok. No i tak właśnie zrobiłem. Także się mi wydaje, że wygląda ok. Także jeszcze tylko zweryfikuję, czy wszystko jest prawidłowo przykręcone i to będzie koniec tego zadania. Monitor podłączony, zasilanie podłączone. Tam już jakieś LEDy się świecą, także włączam i sprawdzamy, co się tutaj uruchamia. Wszystko powinno być w porządku. Komputer był sprawny, jest sprawny, także nie powinno być żadnych problemów. No i jak widzimy, tutaj elegancko wszystko startuje. System jest zainstalowany na tym dysku, tak jak już tam wcześniej wspomniałem. Jest to Windows 10, ale system musi zostać przeinstalowany, ponieważ ma dużo oprogramowania zainstalowanego, takie, które nie będzie potrzebne. To zamiast to wszystko usuwać i tak dalej, to po prostu będzie lepiej przeinstalować system. Pamięć RAM pracuje w dualu, ponieważ jest tutaj zamocowane, tak jak widzieliście, 2 × 16 GB, w sensie dwie kości po 16 GB. No i jak widać, jest 2 × 64 bity, czyli pracuje to w dualu. Także wszystko jest w porządku. Jakby tutaj wstawić na przykład jakiegoś Ryzena X3D na AM4, do tego powiedzmy tutaj RTX-a, jakiegoś 4070 albo 4080, to ten komputer jeszcze długo posłuży na pewno. I jeszcze taki szybki rzut, także już mam przykręcone boczne ścianki, jedna, druga, tak obudowa się prezentuje w całości. O. Na przodzie tutaj oczywiście żadnych nie ma wentylatorów, jest po prostu siatka przeciwkurzowa. Natomiast z tyłu mamy ten jeden wentylator, który powietrze wyciąga z obudowy. No i tak to się prezentuje. Na pewno w komentarzach napiszecie, że są lepsze obudowy. No i na pewno są, nie twierdzę, że nie, ale tak jak wspomniałem na początku, ja tej obudowy nie wybierałem. To wybrała osoba, do której ten komputer pójdzie. Także nie mi o tym decydować. Moje zadanie to było przełożenie wnętrza całego do tej obudowy. No i teraz mi zostanie przeinstalować system. Chociaż przyznam, że nie miałem tutaj problemów ze składaniem jakichś. Wszystko elegancko udało się złożyć, spasować. Gdybym nie nagrywał tego, to zrobiłbym to jeszcze szybciej. No ale postanowiłem, że to nagram, tak żeby też coś było na kanale, że coś się dzieje. No, pracy zawsze jest dużo, zajęć jest dużo, tylko nie zawsze jest czas, żeby to wszystko nagrywać. A nawet jak nagram, to jeszcze jest potrzebny czas, żeby to poskładać. Także to wszystko w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!